informacja do Rady Miasta Krakowa, gdzie jest wśród nas pani przewodnicząca Komisji Edukacji. Myślę, pani przewodnicząca, że pytania myślę, że będą w trakcie, mi się wydaje. Czy jest pani coś na szybko, chciałby pani na. Nie? Tak, nie, ja jestem projektodawcą. No właśnie. Ale nie, ale o pracy no. O pracy rady. Dobrze, aha, o pracy rady, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, no ja tak tylko w tej chwili jestem do dyspozycji. Tak, i w takim zakresie jak zawsze. Dobrze, to proszę Państwa, umówmy się, ponieważ mamy ważną tutaj uchwałę odnośnie edukacji, także myślę, że będzie też czas, żeby tutaj jeszcze dodatkowe jakieś pytania naszej przewodniczącej zadać w trakcie pani tej sesji. Proszę Państwa, zatem przejdźmy może do punktu 4. Rozpatrzenie projektu uchwały wniesionej przez Zarząd w sprawie planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy Dębniki na rok 2013. Uwaga, projekt uchwały zarządu w sprawie planu finansowo-rzeczowego Rady Dzielnicy 8 Dębniki na rok 2013. Merytoryczna regulacja w sprawie. Paragraf 1. Przyjmuje się plan finansowo-rzeczowy Rady Dzielnicy 8 Dębniki na rok 2013 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie dnia przyjęcia. Wyniki głosowania zarządu 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie uchwały podejmuje się w związku z pismem Wydziału Obsługi Urzędu Miasta Krakowa. Pozwolę sobie przeczytać załącznik do tego projektu uchwały. Plan finansowy Rzeczowej Rady Dzielnicy na rok 2013. Wydatki bieżące dział 750 do rozdział 75. Ten projekt uchwały mamy już w porządku obrad. Także z zawiadomieniem o sesji. Skrypka. Rozdział 70.022. Zadania kategoria zadania gminy własne. I teraz tak. Punkt pierwszy. Paragraf 41.10. Składki na ubezpieczenie społeczne. 1500 zł. Punkt drugi. Paragraf 41.20. Składki na fundusz pracy. 210. Punkt trzeci, paragraf 41.70. Wynagrodzenia bezosobowe 8200. Punkt czwarty, paragraf 42.10. Zakup materiałów wyposażenia 2690. Punkt piąty, paragraf 42.60. Zakup energii 11100. Punkt 6, paragraf 42.70, zakup usług remontowych 600 zł. Punkt 7, paragraf 43.00, zakup usług pozostałych 6700. Punkt 8, paragraf 43.60, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0 zł. Punkt 9, paragraf 43.70. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3000 zł. Punkt 10, paragraf 43.90. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0 zł. Punkt 11, paragraf 44.10. Konkury służbowe krajowe 0. Całkowita kwota do dyspozycji Rady Dzielnicy 34 000. Proszę, przeczytam również Państwu opinię Komisji Rewizyjnej. Opinia pozytywna, wynik głosowania 3 za, jednomyślnie. Zatem otwieram dyskusję. W przypadku Panów Radnych chciałbym zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę, zatem poddam pod głosowanie.